Prawidłowy zestaw przeciwdeszczowy. Sandały i gołe stopy. To jest przygoda. 15 stopni na dworze. A tego nie wiem, czy 15 nie sprawdzałem. Przepraszam, 14. 14, o, to będzie ciepło, zwłaszcza w stopy. Zaczynamy ostatni dzień naszej podróży. Wielki powrót. Powrót do domu. Niestety pogoda się totalnie skiepściła. Od rana pada, a pociąg nie będzie czekał. Więc ubrani, zapakowani elegancko. O, proszę bardzo, co by stopy za bardzo nie zmokły. Po co narażać skarpetki na moknięcie? To je będzie suć. To lecimy w sandałach. Skarpetki będą w pociągu. Relacji z dnia dzisiejszego raczej nie będzie. Chyba, że w końcu wyjdzie słońce, ale w Zielonej Górze też ponoć ma lać. Napisali. Daj spokój, zabiją nas te auta. No to przeprowadzimy kawałek. Tam dalej droga. Ja pierdzielę. Pojechaliśmy przez miasto, a teraz jedziemy szybką drogą, S3 cały czas. To było na prom. Było, ale się to nie mówię. Tu coś budują, może w końcu jakąś piękną ścieżkę rowerową. Jesteśmy na dworcu w Świnoujściu. Wyglądamy jak dwa gumisie. Mokrzy. W sandałach. Lekko w błocie. Zaraz się będziemy przebierali i się okaże, jak wyglądamy pod spodem. Ja mam stylowe skarpetki w drożki. Czas się przebrać. Ciuchy się suszą. Czekają na kolejną przeprawę w Zielonej Górze.
Do pociągu mamy jeszcze 2 godziny. Pociągiem dojechaliśmy do Zielonej Góry. Przy wysiadaniu nie obyło się bez przygód. Po wystawieniu sakw i roweru Kasi, maszynista zamknął mi drzwi przed nosem. Mój rower został w pociągu. Dopiero dzięki pomocy konduktora udało się nam otworzyć drzwi i zabrać rower. Okazuje się, że PKP przewiduje zaledwie 5 minut na przesiadkę, na co niektórych stacjach. Przy 2 rowerach i bagażach to zdecydowanie za mało. A jak się jeszcze nałoży na to spóźnienie pociągu, to robi się naprawdę niewesoło. Warto zatem chyba informować konduktora wcześniej o tym, że będziemy wysiadać na danej stacji. Pomimo przygód z pociągiem humory nas nie opuszczały. Miało padać, a tu była świetna pogoda. Ruszyliśmy zatem z kopyta. Po chwili było nam za ciepło i trzeba było się rozbierać. Zresztą deszczem straszyło na trasie parę razy, i musieliśmy się raz ubierać, raz rozbierać. W końcu lunęło. O dziwo nasze stroje przeciwdeszczowe sprawdziły się idealnie, a nie są to jakieś typowe stroje rowerowe. Mokre mieliśmy jedynie buty. Dla zainteresowanych przedstawiam poszczególne fragmenty trasy. Jeżeli ktoś jest chętny, udostępnię ślad z aplikacji Mapy Czy. Dziękuję, że wytrwaliście do końca filmu. Jeśli się podobało, poproszę kciuka w górę. No i oczywiście subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich, życzę bezpiecznej i szerokiej drogi. Trzeba się rozebrać, bo w pociągu nie będziemy w tym siedzieć, ale... Chodzi o to też, żeby nie było nam zimno jakoś specjalnie. No, jesteśmy stali mokrzy, musimy się rozebrać. No, musimy to wyczepać i tak dalej. I dojechaliśmy, jesteśmy w Świnoujściu. Pełen sukces. Teraz czekamy na pociąg. Został tylko pociąg i do domu.
No, a później jeszcze 76 km.